Dzień dobry, w salonie minister sportu i turystyki, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Andrzej Biernat. Witam w Trójce. Dzień dobry. Proces Sławomira Nowaka na finiszu, wyrok w czwartek, sprawa o sobie przypomina. Jeśli były minister zostanie skazany, zmieni się jego sytuacja w Sejmie? Znaczy, to też zależy od niego póki co, bo my już wykonaliśmy wszystkie ruchy, które mogły ukarać pana Sławka Nowaka i teraz decyzja do jego przyszłości w Sejmie należy do niego. Tylko do niego? Tutaj koledzy z Platformy, z klubu parlamentarnego nie mają nic do powiedzenia? Jeżeli prawdopodobnie będzie wyrok skazujący, to jedyne co możemy zrobić, to usunąć go z członkostwa w klubie parlamentarnym i to jest jedyna kara, jaką możemy dzisiaj jeszcze, powiedzmy, dołożyć do tego zestawu kar, które już otrzymał. I dla pana to jest taki automat, że jeśli będzie wyrok skazujący, to nie ma miejsca dla Sławomira Nowaka w klubie parlamentarnym? Zazwyczaj taki standard był, że zawieszaliśmy członkostwo kogoś w partii, jeżeli miał sytuację niewyjaśnioną, bo domniemanie niewinności cały czas w Polsce funkcjonuje, nie skazujemy przed wyrokiem ostatecznym, prawomocnym i jeżeli taki wyrok zapadnie w sądzie, to na pewno będzie jeszcze instytucja odwoławcza, także też poczekajmy do finiszu, jeżeli zostanie pan poseł Nowak skazany. Czyli czwartkowy wyrok niczego w sytuacji ministra Nowaka nie zmieni? Myślę, że zmieni o tyle, że już będzie miał tylko jedną instancję. No dwie, bo jeszcze kasację. No pytanie, czy w klubie będą tacy, których ta obecność posła Nowaka będzie uwierała takim wyroku? Decyzja należy tutaj do prezydium, nawet nie do samego klubu, które prawdopodobnie przy wyroku skazującym niestety przynajmniej zawiesi jego członkostwo. No, dwa miesiące temu pytano o tę sprawę Iwona Śledzińska-Katarasińska. Mówiła tak, nie ma w klubie nastroju, by wyrzucać posła Nowaka. W stosunku do nas nie popełnił żadnego wykroczenia. Ja cały czas mówię, że no w Polsce póki co instytucja domniemania niewinności nadal jest i bylibyśmy państwem mocno niedemokratycznym, gdyby jej nie było. Także poczekajmy na ostateczne wyroki sądowe i wtedy będziemy mogli mówić już otwartym tekstem, czy jest winny, czy nie jest winny i co należałoby zrobić, żeby jakby uspokoić sytuację w samej Platformie, chociaż członkiem Platformy Sławek Nowak już nie jest. No, na taką argumentację posłowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiadają, że no właśnie, w przypadku trzech posłów PiSu reakcja była szybka, zdecydowana, a w Platformie wciąż w klubie jest Sławomir Nowak. Naginamy rzeczywistość. W jaki sposób? Sławka Nowaka nie ma w Platformie. Ale jest w klubie parlamentarnym. Ale nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Ale jest w klubie parlamentarnym? Jest. Z członkiem klubu parlamentarnego, tak jak 200 ilu innych posłów, niekoniecznie z Platformy. A ktoś jeszcze w klubie namawia pana posła Nowaka do dotrzymania słowa i oddania mandatu posła? Nie wiem, Sławka Nowaka nie ma w Sejmie tak naprawdę w życiu codziennym, także przyjeżdża do swoich obowiązków, czyli jeżeli ma komisję sejmową. Nie pracuje w klubie? W klubie się nie pracuje. Pracuje się w komisjach sejmowych, także praca w Sejmie troszeczkę inaczej wygląda. W komisjach sejmowych i w trakcie posiedzeń parlamentarnych, także to jest praca posła, no i praca w terenie w tygodniach niesejmowych. W czerwcu w wywiadzie dla Newsweeka pan poseł Nowak mówił, że żeby być posłem, trzeba mieć zaufanie publiczne, a ja tego zaufania nie mam. Tak powiedział. Coś się zmieniło od tamtego czasu? Pytania o życie prywatne i publiczne. Ale jeszcze ja nie pytam o życie prywatne, absolutnie o życie publiczne, tylko i wyłącznie. W pewnym sensie to zahacza. Sławek Nowak jest dorosłym człowiekiem. No, on też musi podjąć decyzję sam, żeby nie robić kłopotu dawnym swoim kolegom i przyjaciołom. A teraz robi? Często. No, w pewien sposób robi, bo państwo zadają pytania dla nas też niewygodne. A tak naprawdę, no to poczekajmy na to, co się stanie w czwartek w sądzie. I jeżeli zapadnie wyrok skazujący, że rzeczywiście jest takim kryminalistą, jak niektórzy chcieliby go widzieć, no to będziemy myśleli, co dalej zrobić. Wczoraj w sądzie poseł Nowak mówił... Ale znam gorsze winy niektórych posłów w parlamencie polskim, którzy nawet nie zahaczyli się ani o prokuraturę, ani o sąd. Tym razem rozmawiamy o pośle Nowaku, o innych z całą pewnością też będziemy, jeśli będzie taka potrzeba. Wczoraj w sądzie poseł Nowak mówił, jestem przekonany o własnej uczciwości. Pan też jest przekonany? Znaczy, no nie wpisanie zegarka do oświadczenia majątkowego przy tej konstrukcji oświadczeń, jakie funkcjonują w parlamencie, no nie jest jakimś, no, aż takim strasznie nagannym czynem, no bo
Naprawdę, Janusz Palikot nie wpisał samolotu kiedyś, nie wpisał kilku samochodów, które miał. Jakieś pożyczki innych posłów, które nie do końca zostały wyjaśnione, też gdzieś utknęły w martwym punkcie. To dlaczego tamte natomiast utknęły w martwym punkcie, a tam się jeden zegarek prawdopodobnie z tego, co mówi pan poseł Nowak, kupiony przez rodzinę, czy za pieniądze rodziny, nagle zrobił wielkie zainteresowanie i mediów, i polskich wymiarów ścigania. To dlaczego jest tak, że tą sprawą sąd się zajmuje, a tymi nie? Nie mogę na to odpowiedzieć. To nie jest pytanie do mnie. No, zasuponował to pan w tym momencie. No, tak, no bo znamy historie, które pojawiały się na jeden dzień w mediach, a na drugi dzień znikały. Także różnica jest dosyć istotna. Panie ministrze, jak wyjść z powyborczego impasu, który mamy od kilkunastu dni? Mówi pan o nieszczęsnym sposobie pracy Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli pan mówi, że był nieszczęsny, no to niestety, przyjmuję, że tak było. Niestety nieszczęsny, bo rozumiem, że Państwa Komisja Wyborcza zaufała autorom systemu komputerowego, który miał zliczyć te głosy, a co okazało się wielkim niewypałem. No i później reakcja była też nieco spowolniona, bo gdyby rzeczywiście Państwowa Komisja Wyborcza, ludzie tam pracujący byli bardziej przewidujący przyszłość, chociaż nie jest to takie łatwe, to natychmiast by przystąpili do ręcznego liczenia głosów metodą tradycyjną i prawdopodobnie te wyniki mielibyśmy już od kilku dni opublikowane na stronach PKW. No. To był błąd Państwowej Komisji Wyborczej? Znaczy błąd, że do jeszcze kilka dni ufała w to, że ten system zadziała. A już wiadomo było, że po pierwszej dobie, że to nie ma żadnych szans. To zaproszenie dla OBWE na polskie wybory to jest dobry pomysł? No, jeżeli OBWE uzna, że można tu przyjechać i trzeba tu przyjechać, to nie ma problemu. Przecież nie mamy nic do ukrycia tak naprawdę. Oczywiście jest to głupi pomysł, bo jesteśmy państwem już trwałej demokracji, ale jeżeli opozycja sobie życzy jeszcze jednego kontrolera obok tych setek tysięcy mężów zaufania, które było w komisjach wyborczych, no to nie widzę przeszkód. Dlaczego głupi pomysł, panie ministrze? Bronisław Komorowski jako wiceszef Platformy Obywatelskiej w 2007 roku też mówił o głupocie, ale w drugą stronę, pozwoli pan, że przypomnę, mówił tak, brak zaproszenia dla obserwatorów OBWE to polityczna głupota. To oznacza, że Polska sama siebie stawia w świetle podejrzeń. Mówił to na konwencji wyborczej w Łodzi, która jest panu bliska, więc pewnie pan to słyszał wtedy. Mówił o zaproszeniu, nie mówił o obecności. Nie, no chodziło mu o to, żeby OBWE mogło przyglądać się temu. Zaproszeniem, OBWE jako instytucja reaguje w ten sposób, czy ona ma ocenę stanu demokracji w danym kraju i ona wysyła swoich obserwatorów. Czego ma się wstydzić Polska rządzona przez braci Kaczyńskich? Co ma do ukrycia? Przypominamy panu premierowi, że mówił, że ktoś, kto nie ma nic na sumieniu, nie musi się bać. Czego pan się boi, panie premierze? Bronisław Komorowski do Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówię tylko, że dla mnie to jest głupota, bo uważam, że jesteśmy krajem wysokiej demokracji już dzisiaj i obecność OBWE niczego nie zmieni. Ta wysoka demokracja potwierdziła się w tych wyborach samorządowych, pana zdaniem? A dlaczego nie? Ludzie poszli dosyć wysokiej frekwencji jak na polskie warunki, bo blisko 50%. To znaczy, że docenili to, że jest szansa coś zmieniać. 13 grudnia Prawo i Sprawiedliwość w reakcji na to, co się wydarzyło, organizuje protest na ulicach. No, nie jest to zakazane w Polsce już od wielu lat. Właśnie to też świadczy o poziomie demokracji w naszym kraju, że takie demonstracje się odbywają, jeżeli one są w sposób prawidłowy przeprowadzone zgodnie ze scenariuszem dostarczonym do miasta czy do wojewody wydającego zezwolenie, no to nic się wtedy nie dzieje. Jest kuratela, jest przemarsz, jest protest. A jeżeli są takie sytuacje, jak ostatnio mieliśmy na Błoniach Stadionu Narodowego, no to wtedy niestety aparat przymusu też musi reagować. Bardzo łagodnie pan komentuje, w przeciwieństwie do niektórych pana kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, że Jarosław Kaczyński chce podpalać Polskę. No bo to jest prawda, ale no Boże kochany, no mamy takie prawo. Jeżeli Kaczyński chce z niego korzystać, niech korzysta, byle w sposób cywilizowany. Poseł Kierwiński mówi tak. Po raz kolejny ulice Warszawy mają stać się areną politycznej awantury, areną do różnego zajść, które pewnie doprowadzą do tego, że Warszawa będzie zdewastowana, że warszawiacy zapłacą za zniszczenia. Skąd to przekonanie, że ta demonstracja skończy się właśnie w taki sposób? Mamy demonstracje organizowane przez tego rodzaju grupy wcześniejsze. Chociaż mówię ostatnio, 11 listopada na Błoniach, co prawda nie była. Tam nie było Prawa i Sprawiedliwości, panie pośle. Prawo i Sprawiedliwość było w tym czasie w Krakowie. Dobrze pan o tym mówi. Ma mi pan szansę powiedzieć? Bardzo proszę. Oczywiście.
mówię, moja druga część zdania, mówię, co prawda nie było to, nie była to demonstracja organizowana przez PiS, ale mamy doświadczenia z różnych przymarszów, no chociażby tych miesięcznic, które różnie się kończyły, niekoniecznie pokojowo. A czy 7 października 2006 roku Platforma Obywatelska podpalała Polskę? 7 października 2006 roku. Podpowiem, błękitny marsz Platformy Obywatelskiej pod hasłem Polska wolna, solidarna, wolne media, chcemy demokracji. No ale nie wiem, czy pan mnie słucha, czy... Cały czas pana słucham. Sam go organizowałem, powiedział pan. Sam go organizowałem i 20 kilka tysięcy ludzi zjechało z całej Polski, przemaszerowało spokojnie, bez żadnego problemu przez Warszawę. Na Placu Zamkowym odbył się nawet koncert, na którym Tomek Lipiński śpiewał swoją kultową piosenkę. I jeszcze kilka zdarzeń. Rozjechaliśmy się do domu i nic, Warszawa nie została zdewastowana. Ja mówię, że prawo do takich demonstracji mamy, tylko odbywajmy je tak jak Platforma 7 października 2006 roku. Były transparenty, dość kaczorów, chcemy wyborów, nikt, prawo nikogo, i sprawiedliwość. Nikt kamieniami nie rzucał, nie przeskakiwał przez barierki. Proszę teraz pozwolić dokończyć, chcę to właśnie powiedzieć. Były takie transparenty, przeproście i spadajcie, ale było spokojnie. Pytanie, skąd przekonanie, że teraz spokojnie nie będzie, że Prawo i Sprawiedliwość nie może zorganizować spokojnej demonstracji? Ale ja już powiedziałem, że mamy takie prawo. Ja takiego przekonania, że będzie źle, do końca nie mam, chociaż wiem, że na pewno może się coś zdarzyć, bo w charakterach naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości jest niestety dosyć dużo anarchizmu. Jakie zmiany w kodeksie wyborczym trzeba przeprowadzić pilnie, na pewno, żeby uniknąć w przyszłości takiej nieszczęsnej pracy, jak pan powiedział, Państwowej Komisji Wyborczej? Przede wszystkim instruktaż dla wyborcy musi być bardzo konkretny i czytelny. Ja powiedziałbym, że na wzór amerykański taka instrukcja ze sprzętu technicznego, którą potrafi obsłużyć nawet średnio inteligentne zwierzątko, nikogo nie obrażając, ale wtedy mamy rzeczywiście przekaz bardzo jasny, że łatwy dostęp do tej informacji, którą chcemy z tej karty wyczytać. Czyli jeżeli mamy jakąś swoją partię, czy też człowieka, w prosty, czytelny sposób go odnajdę na podstawie instruktażu, bądź od razu na karcie do głosowania, bądź w preludium wyborów, czyli jakaś kampania profrekwencyjna i instruktażowa. A co powiedziałby pan tym, którzy chcą protestować 13 grudnia, albo tym, którzy nie wierzą, że te wybory były uczciwie przeprowadzone? A to jest 1/3 pytanych, a wśród wyborców Platformy co 10. Nie wiem, mnie się troszeczkę burzy krew, jeżeli ktoś mówi, że te wybory są fałszowane i to fałszowane z premedytacją, bo ja już funkcjonuję w życiu publicznym ileś tam lat. Nawet byłem kiedyś też członkiem komisji wyborczej i wiem, że w tej wolnej Polsce, no przynajmniej w tych wypadkach, które znam, nigdy w życiu nawet nikomu do głowy nie przyszło, żeby jakiekolwiek wybory fałszować. Jeżeli rodzi się to taki pomysł, to naprawdę w głowach tych ludzi, którzy prawdopodobnie chcieliby postępować tak, mając dostęp i władzę do takich elementów tego procesu wyborczego. Od wczoraj rozgrywamy w Trójce partię szachów. Audycja popołudniowa kontra audycja poranna. Popołudniowa rozpoczęła białymi E2 na E4. Podpowiedź od ministra sportu dla drużyny porannej. Co zrobić teraz? E2 na E4? Tak. To ruch jakimś pionem prawdopodobnie. Nie, na dwa pola? To nie. A, otwarcie pionem, tak? No to jakiś gambit byśmy zastosowali prawdopodobnie. To co robimy? Musiałbym odtworzyć sobie szachownicę w głowie. No to szybciutko. A, B, C, D, E, F, G. Gdzie tam jest ta królowa? Na H. Pan tu jest ekspertem. Od szachów. No, nie? A, B, C, D, E. W pana rękach losy całej rozgrywki. Nie wiem. H2? Da się tak ruszyć? Na? Znaczy, to jest H5, tak? Dobrze mówię? No, to może zastanowimy się już poza anteną. Nie, dobrze, H1, tak? Na H2. Minister sportu Andrzej Biernat, Platforma Obywatelska. Na pewno tego ruchu nie widzę. Przemyślimy. Nie jestem szachowcem. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia.